Małgub Antoniak chciał być pewnie jak większość młodych chłopców kierowcą wyścigowym, natomiast no jednak żeglarstwo wygrało w tym wyborze. Gdyby nie żeglarstwo, to poszedł prawdopodobnie w stronę nauk ekonomicznych. Był to kierunek, na który się dostałem na studia. Gdyby nie żeglarstwo, to miałbym duży kłopot w swoim życiu, bo żeglarstwo było częścią mojej pasji, mojego hobby od lat najmłodszych. Dylemat w moim życiu pojawił się w wieku 15 lat, kiedy dostałem propozycję kontraktu sportowego w pierwszoligowym klubie piłki ręcznej, ale tutaj miał olbrzymi wpływ na dalszą część mojej kariery sportowej mój tato. Gdyby nie żeglarstwo, to myślę, że chyba bym została wirtuozem gry na fortepianie, ponieważ kiedyś jeszcze jak byłam w podstawówce, chodziłam do szkoły muzycznej i niestety porzuciłam grę na fortepianie dla żeglarstwa. Także gdyby nie żeglarstwo, to chyba jednak muzyka, tak?